Cześć, witam Was u siebie na kanale Ogród Macieja i Rośliny Egzotyczne. Jestem właśnie przy tacce, w której będę wysiewał nasiona bananów. Moczone były, miały być moczone 2 dni, ze względu na brak czasu były moczone około 3 dni, prawie 3 dni po zeszlifowaniu skorupek. Już tutaj przygotowałem sobie właśnie tacki, włókno kokosowe. Jak przygotowywałem włókno kokosowe, tak samo jak w tamtym roku, możecie obejrzeć to na moim kanale, na filmach numer 15, 17, 18, serdecznie zapraszam do oglądania. W tym roku zasieję NCT ventricosum, Musa chuni, Musa interans, Musa acuminata zebrine, przepraszam i jeszcze pielgrzana madagaskarskiego. Więc tak, włókno kokosowe w tym roku przed wysypaniem tutaj na tacki oczywiście zalałem tym biohumusem tą kostkę. Ta kostka się rozpadła. Tam zobaczycie na tamtym filmiku, co wam powiedziałem, 15, 17, 18. Już nie pamiętam, który było włóknie kokosowym. Ale dodatkowo po właśnie rozpadnięciu się tej całej bryły włókno wyparzyłem po prostu w mikrofalówce, w plastikowej misce, żeby uniknąć jakichkolwiek niepożądanych tutaj pasożytów, tak? Mam na myśli tutaj ziemiurki, które w zeszłym roku mi zniszczyły praktycznie cały wysiew. I co jeszcze? No wiadomo, że włókno kokosowe jest jałowe, ale zawsze mogło coś tutaj się dostać do tej kostki, prawda? Nie mamy 100% pewności, że tam nie złożyły jaj jakieś pasożyty. Oczywiście nasiona są ze sklepu Oaza Palmy. Pozdrawiam serdecznie obsługę sklepu. Link do sklepu znajdziecie w opisie tego filmiku. A więc tak. Nasiona pomoczone, zeszlifowane. Tutaj mamy 25 nasion. Podzieliłem sobie po 5. Oczywiście tutaj będą miały cieplutko, bo tutaj stoi grzejnik, który tutaj podgrzewa całą płytę od dołu. Specjalnie tak zrobiłem dla alokazji tutaj mniejszych roślin, żeby miały ciepło. No i co? Zabieram się do wysiewu, prawda? Moczone były w wodzie z dodatkiem brunatnego biozłota, które również znajdziecie na stronie sklepu. Przepraszam za mój stan dłoni, ale właśnie grzebałem w ziemi. Tutaj są nasiona pielgrzana madagaskarskiego. Jedno jest jeszcze w tej woskowej łupinie, więc ją oderwę. I to nasiono jest niezeszlifowane. Zobaczymy, które szybciej wykiełkuje i czy w ogóle wykiełkuje. Nasiona zabarwione, środki zostały na brązowo. W ogóle ten pielgrzan to puszczał non-stop. Wymieniałem mu wodę 3 razy, bo wypuszczał, zabarwiał wodę na brązowy kolor. Pewnie jakieś związki humusowe, te garbniki się uwalniały. No i co? W miejscach, gdzie będę siał zagłębienia około centymetra, będę sadził tym zeszlifowanym miejscem do dołu. Lekko przysypać. Włókno jest prawie suche, więc także po wysianiu trzeba będzie lekko je zmoczyć. To jest nasiono nie zeszlifowane. Dobra, pielgrzan już zasiany. Teraz acuminata zebrina, przepraszam. Bardzo malutkie nasiona, ale widzę, że coś tu się zaczęło niepokojącego dziać z tą zebriną po zeszlifowaniu. Mam nadzieję, że już nie zaczęła gnić. Chociaż to jest bardzo prawdopodobne. Pewnie za długo były moczone, o jeden dzień.
Coś mi tu nie pasuje, ale i tak wysieje. Więc już mam wątpliwości co do tej odmiany, co do tych nasion. Widocznie namaczanie powinno być krótsze. No, taką metodę rozstosuję w tym roku. Dobra, zebrina posiana musa interans. Tutaj. Tutaj nie widać nic niepokojącego. Nasiona prawdopodobnie jeszcze uśpione. Bardzo ciekawy jestem, jaki procent nasion w tym roku wykiełkuje. I właśnie nie wiem, czy to jest dobre, że moczyłem je aż 3 dni po zeszlifowaniu. Może wystarczyłoby tylko jeden dzień. Niestety brak czasu, widzicie, robi swoje. Dobra, musa interans, teraz musa czuni. Musa czuni, bardzo niedawno odkryty banan. Jeszcze nic praktycznie o nim nie wiem. Ale jak to każdy banan świetnie się prezentuje. W ogóle na Oaza Palmy możecie znaleźć nasiona właśnie świeżo odkrytych bananów, gatunków bananów. Także szczerze polecam. Właśnie mi jedno nasiono gdzieś upadło. Jedno się zgubiło, także cztery. Zaraz poszukam tamtego. Na razie posiejemy te, co są w dłoni. Tu też jest wszystko ok, nic tu nie wyszło białego. Zebrina, coś tam. Coś tam mi nie pasuje z tą zebriną, ale trudno. Dobra, jedno miejsce zostawiamy, bo gdzieś tu nasionko mi opadło, zaraz je znajdę. I Encete ventricosum, zielony. Nasiona największe. Około centymetra średnicy. Bardzo twarde łupiny. Dowiedziałem się jeszcze, że warto jest, jeśli namaczamy nasiona bez szlifowania, gdzieś jednym dniu namaczania, tutaj mamy takie, jakby mój kolega to nazwał, zaślepki w oczkach. Można tą zaślepkę spokojnie wydłubać, nie wiem, cyrklem, igłą, ale ostrożnie, żeby nie wbić igły tam do środka, tylko tu po wierzchu wyciągnąć tą zaślepkę, tak samo ze wszystkich nasion. Wtedy woda też się nam dostanie do środka bardzo łatwo. I też bokiem posadzę. Miejscem ze szlifowania do dołu. Jak już wspominałem, mój kanał nie jest kanałem, jak to się mówi, w którym się mówi, jak się powinno robić. Tylko ja pokazuję, jak ja to robię, bo to jest tak jakby mój blog, prawda? Gdzie ja posiałem? Zostało mi, kurde, jedno nasiono. Tu zasiane, tu zasiane. Tu nie zasiałem. I to wszystko. Teraz to trzeba zrosić, przykryć i cierpliwie czekać. To z wysiewu na tyle. Czekamy, aż wzejdą. O ile wzejdą. Pozdrawiam serdecznie.
Zapraszam do subskrypcji i zapraszam do sklepu Oaza Palmy. Trzymajcie się, cześć.